Prawo wierzyć w to, co chcę, więc jako liberał nie mogę zabronić pani poseł, żeby wierzyła w to. Ja mam troszeczkę inną wersję wydarzeń. Nie uważam, że to był przypadek, ani wpadnięcie do studni, ani żadna ślepa kura, której trafiło się jajko. To jest po prostu ziarno. No, jakby wrogi... ziarno, tak, oczywiście. Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę patriotycznie, wychowawczo, moralnie i w ogóle, że komuniści nawet mordowali nas, ale nie mogli zamordować sumienia, ducha, a oni ducha walczą, na Boga się powołują, a to, co wyprawiają, to jest tak szkodliwe, że będziemy wieki odrabiać. Wrócę też do Roberta Biedronia, też nie miał szans, czyli ci, którzy zwykle nie mają szans, ale mają... Taki... Ale miał urok osobisty. Na taki będę stawiał, z urokiem osobistym. Wie pan, co jest takie ładne polskie słowo drive, taka chęć walki. The Mauthausen-Gusenkamp serves as an example. Gusen, along with Katyn, was a site of German mass murder of the Polish intellectuals. Ale jakby prezes nie był skromny, uważam, że orden należy mu się, zdecydowanie. Dzwoni do nas pan Piotr. Ja bym powiedział, że to jest polityk, który swoje dokonania, no, jeśli mówić o niwę polityczną, ma nawet większe od Józefa Piłsudskiego. Jak taką, można było taką... panowi dopuścić do tego, żeby w polskim parlamencie był nazista? To jest pierwsze pytanie. Ale to pytanie pani, do pana. Pani a drugie poseł... pytanie, jak można było doprowadzić do tego, żeby w takim świetle stawiać Polskę za granicą? Pani poseł, konkretnie, czy pani mówi o naziście, czyli kogo pani ma na myśli? Winnickiego. O, to się może skończyć w komisji etyki. Te 2 miliony ludzi, które mają się zebrać, to gdzie mają się zebrać i jak? Jak będzie trzeba zebrać, ja zbiorę ich i poprowadzę odpowiednio. Panie, pan kończ pan. Szkoda słów. Lech Wałęsa, prezydent, były prezydent RP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Komu pan służy, panie? Tak jak poważny facet, a nie poważny. Ale które było niepoważne? Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy podczas wizyty w Nowej Zelandii. Nowa Zelandia stała się dla nich drugą obok Polski ojczyzną i przyjechałem też po to, żeby za to podziękować. Podziękować społeczeństwu irlandzkiemu, podziękować władzom irlandzkim. Złożyłem dzisiaj podziękowania na ręce pani premier za właśnie ten wielki akt człowieczeństwa i tą wspaniałą postawę, że ci mali Polacy zostali tutaj przyjęci. W tej sprawie mówiono również i oskarżano Stanisława Gawłowskiego, że ma nielegalnie zegarek. Oczywiście jak PiS widzi zegarek, albo jak w ogóle się mówi w PiS-ie o zegarku, to od razu się przypomina historia Sławomira, że nie Sławomira, tylko Sławka Nowaka, że miał zegarek i nie zgłosił go do oświadczenia majątkowego. Weźmy sobie młodą dziewczynę, która zachodzi w ciąży, z domu jest wyrzucana i co? No. Ja na tą aborcję usunie w ten czy w inny sposób, tylko w podziemiu aborcyjnym. Poseł PiS do dziennikarza TVN. Powiedz. Panie profesorze, pan się wielokrotnie w moich programach domagał zmiany paru ministrów, których uważał pan za beznadziejnych. No i prawie wszystkie zostały zmiany uwzględnione. Więc rozumiem, że chociaż raz w życiu pochwali pan PiS i powie pan, że jest pan zadowolony z dobrej zmiany. Znaczy, to słowo dobra zmiana oznacza trochę co innego. Oznacza rządy PiS-u. To są fatalne. To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza w historii Polski po 1956 roku, a już po 1989 to nie ma o czym mówić. Proszę państwa, jak to jest, że Warszawa powinna się ścigać z największymi metropoliami w Europie, w tej części Europy, ma mniej mostów niż na przykład Budapeszt na Dunaju? No przecież to jest po prostu wstyd. Jakby jest proszę państwa, Warszawę na Dunaju. Tak, oczywiście. Wypowiedź posła Mieszkowskiego po słabym występie naszych piłkarzy na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Zamknęliśmy drzwi przed uchodźcami. Zygmunt Bauman mówi, że stoją w naszych drzwi. Być może polska drużyna była tak słaba, bo po prostu zabrakło nam piłkarzy pochodzących z Afryki czy z Azji. Nigdy w życiu nie byłem w restauracji Sowa i Przyjaciele, ale wydaje mi się, że teraz już wiemy coś bardzo konkretnego. To znaczy, że jedynym przestępstwem wykrytym
na taśmach, przypominam, 300 godzin, kilkadziesiąt osób, był sam fakt nielegalnego nagrywania. Myślę, że te taśmy są pomnikiem tego, jak uczciwa, propaństwowa i patriotyczna była nasza ekipa. Ja mam apel właściwie do tej części sali lewej, żeby opanowała chamstwo lewackie swojej przedstawicielki, która bez obrażania kogokolwiek nie potrafi po prostu mordy otworzyć swoje. Sam fakt strzelania do prośnych loch jest bandytką. To jest tak jak Bandera kiedyś robił i jego UPA z Polakami. Dokładnie mocne tak. Porównanie. A jakie porównanie? To jest żywa istota, proszę pana. To jest pewnego rodzaju etyka. To jest locha prośna. To jest święte. No. Ryszard Petru, podobnie jak Lech Wałęsa, jest za, a nawet przeciw. Mam apel do całej zjednoczonej opozycji, żeby to było hasło, które nas łączy. Zlikwidujemy zakaz handlu w niedzielę. W związku z tym wydaje mi się, że optymalne byłoby, gdyby hasłem całej zjednoczonej opozycji w nadchodzących wyborach była likwidacja handlu w niedzielę. Czy są jakieś pytania? Rządy pani Gronkiewicz-Waltz. Rządy, których symbolem jest afera reprywatyzacyjna. Wielki rabunek Warszawy, wielki rabunek Polaków zwany reprywatyzacją. I w tej aferze był jeszcze moment szczególny. Mord popełniony na pani Zofii Brzeskiej, Jolanty Brzeskiej. Tak mi się wydaje, że powiedziałem, ale widocznie zostałem źle usłyszany. Chciałabym, żebyśmy dyskutowali o faktach, a nie o domysłach. Ja tylko mówię o tym, że Donald Tusk nie reaguje. I tak. Unia Europejska, ponieważ różnica między Polską a Francją, przypomnę pani poseł jeszcze raz, jest taka, że we Francji szanuje się konstytucję i demokrację. Pani poseł, ale fundament, o czym pani mówi? Ale to... Kto podjął fatalną decyzję? Ja byłem przekonany, że Jarosław. A Jarosław spycha w tym rozumowaniu spycha decyzję na Lecha, a więc obciąża brata swojego. Że to on podjął fatalną decyzję, nie przeszkodził w katastrofie, do której zmierzano. Wszystko, co powiedziałem, polega na prawdzie. Natomiast nie wszystko, co prawdą, można udowodnić. Jak zawsze sądziłem kiedyś, że sąd to jest po to, żeby właśnie stwierdzać prawdę kłamstwa. A tu się okazuje, nie, sąd chce dowodów. Dowodów takich oczywistych. A nie, czy to prawda, czy nieprawda, to mnie interesuje. No i w tej koncepcji jest trudno cokolwiek udowodnić, jak w tym przypadku to co? Przecież ja ich nie nagrywałem. Ja nie mam taśmy, a to tylko taśma by coś zrobiła. Proszę państwa, to pokazuje tak naprawdę, gdzie macie swojego prezydenta. Pokazuje to, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym, na końcu. Pan Ryszard Petru chyba zapomniał, że na końcu łańcucha pokarmowego są najsilniejsze osobniki. Proszę podać definicję faszyzmu. Czy są faszyści w Polsce? Tak. Widzimy na zdjęciach ludzi, którzy mają wytatuowane swastyki na no. Czy to może jest pani podać faszyzmu? Definicję nie. Faszyzmu? Nie, przepraszam. Czy może pani podać definicję, desygnat pojęcia faszyzm? Bardzo proszę. To są faszyzm, jest to ruch, który się narodził w Niemczech. We Włoszech. Ojej. Do 2001 roku każdy biskup i każdy ksiądz, można powiedzieć, że odpowiadał przed Bogiem. Ale po 2001 roku papież Benedykt wrzucił do przestępstw kanonicznych właśnie przestępstwa seksualne. Od 2001 roku każdy biskup i każdy ksiądz... W takim razie jeszcze nasz papież. Dokończę, tak. Nie, Ratzinger. Ale to Ratzinger był papieżem dopiero w 2005. Ale w 2001 roku, nieważne, w 2001 roku a został... Nie, to ja poplątałem, oczywiście pani ma rację. Już myślałam, że... Nie, zaraz. 2001 rok na pewno był Ratzinger. Od tamtego momentu każdy biskup nie, na świecie... Nie, w 2005 zmarł jednak Jan Paweł II. Dobra. Posłanka PiS, Bernadeta Krynicka o pedofilii w kościele. Trzeba zrozumieć w końcu, że ksiądz to jest człowiek. Człowiek, a nie jest to postać święta, tak jak każdy z nas i ma prawo do popełnienia pewnych grzechów, błędów.
Marek Suski tłumaczy, dlaczego państwo kupiło lotnisko w Radomiu. Z tych analiz, które były robione, wynikało, że większość Polaków lata na południe Europy, czy też do krajów afrykańskich. Czyli lotnisko położone na południe od Warszawy jest bardzo dogodne dla przewoźników i dla pasażerów. Być opiekunem osoby dorosłej niepełnosprawnej to nie jest tylko w wyniku tego, że ktoś się urodził niepełnosprawny. Ludzie ulegają wypadkom. Czasami są nieudane operacje. Ja mam dorosłą moją mamę niepełnosprawną na wózku i dlatego, że nie udała się operacja neurochirurgiczna. Tylko, że ja sobie poradzę. I Patryk Jaki, który robi politykę na swoim chorym dziecku, też sobie poradzi. Gdzie on dzisiaj jest? Chodzi o jedną rzecz. Ile czasu temu dziecku poświęca? Zero. Spotkał się z... poświęca czas? Swojemu dziecku ile poświęca tak, Patryk skoro Jaki czasu? Tak, czy tylko na zdjęcia na Instagramie i na Facebooku. A skąd pan poseł wie, ile czasu poświęca Patryk Jaki? Bo włączam telewizor i widzę. Nie chciałem tego komentować, dlatego zamieściłem odpowiedź Patryka Jakiego na właśnie takie zarzuty. Czy to nie jest tak, że wykorzystuje pan niepełnosprawne dziecko w kampanii wyborczej? Trudne pytanie dla pana. To nie jest trudne, tylko to jest bezczelne pytanie. Dlatego, że czy ktoś pytał Bronisława Komorowskiego, dlaczego się fotografuje z dziećmi? A wie pani, dlaczego nie pytał? Dlatego, że ma zdrowe dzieci. To co, to ja jestem gorszy, bo mam niepełnosprawne dziecko? Nie, absolutnie, znaczy, nic takiego nie powiedziałem. A gdzie tu jest tolerancja? Tak, tacy jesteśmy tolerancyjni? Tak, jesteśmy tolerancyjni, to zgódźmy się na to, że jak Bronisław Komorowski może się fotografować swoimi dziećmi, które są pełnosprawne, to ja chciałbym mieć możliwość nie wstydzić się własnej rodziny. Nasze działania, nasza polityka nie jest ani biała, czyli uległa, ani czerwona, czyli postkomunistyczna. Jest biało-czerwona. Z tego wynika, że działania i polityka PiS jest jednocześnie uległa oraz postkomunistyczna. I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam. Nasi poprzednicy mówili, że budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty, prawda? Pamiętacie coś takiego? Nie było ani dróg, ani mostów. Przez 8 lat wydali 5 miliardów złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu 1 do 1,5 roku. Porównajcie sobie. Okazało się, że w tym przypadku premier Morawiecki kłamał i musiał swoją wypowiedź sprostować. W związku z tym, że w ramach posiedzenia Sejmu teraz ten idiota obraził Polaków, mówiąc o nich, że są rasistami, Polacy, dumni Polacy, którzy będą szli w marszu, to nie są ani rasiści, ani faszyści, a ten idiota od 2 winek na niemieckim lotnisku obraził Polaków. Panie pośle. I wnioskuję, panie marszałku, o ukaranie tego idioty, ponieważ nie ma prawa obrażać 60 czy 100 czy milionów. Panie pośle, pan przekracza poziom przyzwoitego zachowania się w Sejmie. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że w taki sposób nie należy odnosić się do innych posłów.